polskiej polityce nie ma go od 6 lat. Dla mnie polityka jest służbą. Po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego i klęsce w wyborach na prezydenta Łodzi, John Godson wrócił do swojej ojczyzny. Let's go and have a look at this. W Nigerii wydzierżawił 600-hektarowe gospodarstwo rolne, hoduje świnie i kury. Nadano mu tytuł królewski ludu Igbo. Kilka lat temu znalazł się także wśród 100 najbardziej wpływowych postaci Afryki magazynu The New African. Dziś ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta Nigerii. Aspiruje być kandydatem na prezydenta z ramienia APC, to jest partia rządząca. Kibicuję, no jakbyśmy mieli prezydenta jednego z największych państw, byłaby to na pewno dobra sprawa. John Godson był posłem i w kampanii wyborczej, jak dziś tłumaczy, zamierza wykorzystać doświadczenia z Sejmu, a Polskę chce stawiać jako przykład. Polska była bardzo biedna kraj. Nigeria była bogatsza, a dzisiaj Polska jest dużo bogatsza. Krajanie, którzy śledzą losy Godsona, są zdziwieni decyzją o kandydowaniu. Nigeryjskiej polityce to po pierwsze trzeba mieć zaplecze polityczne, po drugie trzeba pochodzić z odpowiedniej części kraju, po trzecie no trzeba mieć ogromne pieniądze. Nigeria to najludniejszy kraj z największą gospodarką Afryki, ale kraj ogromnych problemów, gdzie po strach sieją terroryści z Boko Haram. Kraj jest głodny na zmiany, tak? Godson nie jest częścią układu politycznego i chociaż to ma, że tak powiem, minusy, to też ma plusy, bo on może się pojawiać i objawiać jako nową twarz. John Godson, choć w Sejmie był tylko jedną kadencję, przeszedł przez 3 partie. Zaczynał od Platformy Obywatelskiej i w jego łódzkim mieszkaniu gościł ówczesny premier Donald Tusk. John, jeżeli powiesz, że pracowałeś z Donaldem Tuskiem, a jeżeli w dodatku on udzieli ci rekomendacji, to moim zdaniem wygrasz te wybory. Ale pierwsze polityczne szlify zdobywał w łódzkiej Radzie Osiedla Olechów Janów, co z sentymentem wspomina dziś Mateusz Walasek, łódzki radny. Obcokrajowiec angażuje się w polską politykę, a to jeszcze z tak egzotycznego kraju. Wybory prezydenckie w Nigerii za 2 lata. Mira Skórka, Wydarzenia.